Hej, witam Was serdecznie z tej strony Halak. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek tasiemca, już 12. Te tasiemce pociągnę teraz bardzo szybko, ponieważ chcę wyzerować pytania, które zadaliście w tym wątku. I kolejne Q&A będą na żywo na Twitchu robione zawsze. Natomiast ponieważ obiecałem, to muszę tutaj na wszystkie pytania oczywiście odpowiedzieć. Odpowiedziałem już na ponad 240 pytań. No, przeszliście samych siebie. Ale odpowiem na wszystkie. Zostało jeszcze, no nie wiem, może pytań na 3 odcinki. Kolejna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, oczywiście przypominam o dzisiejszym losowaniu na wielkie polowanie. Oraz druga rzecz, wszystkim osobom, które na moim fanpage'u zadawały tam jakieś prywatne pytania, postaram się odpowiedzieć w ciągu 2 dni. Nie odpowiadałem tam na maile przez ostatnie 3 dni i nazbierało się ich tam kilkadziesiąt. Na pewno każdy odpowiedź dostanie, natomiast no dzisiaj być może jeszcze nie będę miał czasu i przepraszam Was, że nie odpowiadałem. Po prostu no, dużo ostatnio się działo. Ok, słuchajcie, nie będę aż tak rozwlekle starał się odpowiadać, a raczej powinienem powiedzieć, że będę starał się zwięźle mówić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pytanie 138. Halak, chciałbyś bitwy historyczne w WOT? Słuchaj, no pewnie, żebym chciał, tylko problem jest taki, żeby dobrze te bitwy były zbalansowane. Te bitwy historyczne na pewno będą, ponieważ Wargaming to zapowiada, natomiast no ja na razie sceptycznie do tego podchodzę, prawda? Ponieważ no te pojazdy na bitwy historyczne muszą być jakoś specjalnie przygotowane. No wiadomo, że nie może się tam zdarzyć na przykład Tygrys z długą 88. No, ciężko powiedzieć, jak oni to zrobią. Dużo lepiej zapowiadają się bitwy, chociaż jeszcze właściwie nikt ich nie widział, ale bitwy w War Thunderze dużo lepiej się zapowiadają, ponieważ tam tylko będą pojazdy historyczne i miejmy nadzieję, że areny, czy te mapy tych bitew będą nie takie, jak zobaczyliśmy w prezentacji tego War Thundera Ground Forces, bo to by były jaja, to by była ciągle i ciągle ofensywa w Ardenach. Kurczę. Dobra, jedziemy dalej. Czemu masz taki nieporządek na pulpicie? Słuchaj, na moim pulpicie jest wielki porządek. Tu się nagrywa. Nie wiem, czy ty tutaj widzisz jakiś nieporządek. Słuchaj, tu jest naprawdę niesamowita organizacja. Tu mam programy w tym paseczku poziomym, na których pracuję codziennie. To jest najważniejsza rzecz na tym pulpicie. W tej części mam gry, które i tak nie gram, no ale powiedzmy, że są. Tutaj jakieś tam dokumenty. I w tej części są programy, których używam do nagrywania na YouTube. Także no, tutaj nie ma nieporządku, absolutnie. Tu jest estetyczny paseczek i dostęp do wszystkich moich dysków, które mam zainstalowane w tym komputerze. Naprawdę uważam, że to jest wręcz błysk. Po prostu cycuś glancuś, jak to mówią. Jedziemy dalej. Jaki jest według Ciebie najgorszy i najlepszy czołg WOT? Pozdrawiam. Słuchaj, to jest oczywiście sprawa indywidualna. Dla mnie powiem tak, najgorszym czołgiem chyba jest kaczka. Choć ten Combat Car, który ostatnio dostaliśmy, może tutaj też konkurować, niestety. Najlepszym czołgiem... Cóż, wydaje mi się, że jest to w tym momencie dla mnie E50. E50 z tymi parametrami, jakie teraz ma. Naprawdę jest fajnym czołgiem. Chyba najfajniej tak mi się nim gra. Jest bardzo uniwersalne. Można sobie pokampić trochę, można sobie normalnie poatakować, można potaranować gości. No bardzo uniwersalny czołg. E50 bym wybrał. Co oczywiście nie znaczy, że jest to najlepszy czołg i by wygrał z każdym w grze. Absolutnie nie. Natomiast mówię, który mi się najlepiej gra. Który brytyjski TD jest według Ciebie najlepszy, to znaczy, który najlepiej Ci się grało i dlaczego? Mam aktualnie AT-8 i jest moim zdaniem znakomity, tak jak jego poprzednik. Jaką strategię walki proponujesz na nich? Słuchaj, AT-8 jest znakomity dopóki Twój przeciwnik nie zna Twojego weak spota po lewej stronie, który masz, czy tam po prawej, już nie pamiętam. No to wtedy jest dobry, natomiast... Który jest najlepszy? Wydaje mi się, że ta dziesiątka, chociaż tylko na testowym ją grałem, ale rzeczywiście ta dziesiątka i Tortoise to byłyby najlepsze. Chociaż AT-7 też jest bardzo ciekawym TD-kiem.
Z dużej odległości, no, przeciwnicy mają bardzo duży problem z przebiciem go, natomiast działo mamy świetne, a to jest 7. poziom. Naprawdę świetne działo tam jest. Ale gdybym miał wybierać, chyba wziąłbym 10 albo Tortoisa. No, ze wskazaniem na 10, bo tam jednak te spektakularne strzały, które tam mogą być nawet po ileś, po 2000 czy coś, no to jednak jest coś wartego. A strategia, słuchaj, no masz wolnego molocha. Także strategia jest oczywista. Jak jesteś daleko, to jesteś nietykalny. Jak jesteś blisko, wszyscy w te spoty zaczną ci walić. Po prostu przytrzymywanie za kółko to jest najlepsza strategia chyba. Jak uda ci się przytrzymać za kółko przeciwnika, to wtedy wydoisz go do końca. O ile ktoś ci fraga nie skradnie. Dobra. Siemka, Halak, mam do ciebie pytanie. Który czołg 8. tieru dla początkującego gracza polecasz? T34, IS-6, 112 czy FCM? Słuchaj, dla początkującego gracza nie polecam żadnego z tych czołgów, które ty wymieniłeś. Na pewno nie FCM, to już jest w ogóle, wiesz, FCM to początkujący gracz i FCM to jest absolutne przeciwieństwo. Polecałbym jak Tigera 8-8, a jeżeli ktoś nie lubi oczywiście takich wolnych czołgów, no to chyba T34, chociaż IS-6 jest najbardziej przyjaznym dla gracza takiego, który no, nie potrafi jeszcze za bardzo grać, byłby najbardziej przyjazny, ze względu na to, że po prostu dużą przeżywalność gwarantuje. No to jednak trzeba znać trochę weak spoty przy tym dziale ISA-6. Oczywiście z tych czołgów, jakbym miał wybrać, to T34, ponieważ no, chcemy też zarobić na tym czołgu, prawda? Tutaj nie musimy znać weak spotów. T34, jeżeli ktoś pozna troszeczkę mapki, no to nauczy się pokazywać tą wieżę i wtedy po prostu trzebić przeciwników. Z tych trzech, które wymieniłeś, wziąłbym T34, aczkolwiek IS-6 również jest 112, nawet jest może trochę lepszy, ale też wymaga chowania tego dzióbka i to jest bardzo ważne. No taki najbardziej niezniszczalny oczywiście IS-6, no bo tak za bardzo tych słabych punktów nie ma. Dalej, lepsza droga do T29 jest od M4, później M4A2 i masz bonus, bo do wyboru masz jeszcze T20, które jest tanie. T29 ma drogie pociski jak do początkującego gracza. Słuchaj, czy ja wiem, czy te. No są po 1000 te pociski, ale no ma naprawdę potężne działo i da dużo frajdy właśnie z tym działem, które pociski ma po 1000. No, właśnie to działo bym ci polecał. A droga to jest indywidualna sprawa, no naprawdę ciężko mi tutaj powiedzieć. E2 jest super czołgiem dla mnie. Dawno nim nie grałem, muszę chyba rozegrać kilka bitew. Zobaczymy, może coś na YouTube rzucę, bo kiedyś bardzo lubiłem grać tym czołgiem. Później era weszła tutki tak zwanej, czyli chałubicy, to jeszcze lepiej się grało. No a teraz no, sporo nowych czołgów jest, no zobaczymy, coś tam może wrzucę. Halak, co uważasz o rosyjskich graczach grających na europejskich serwerach? Bo ostatnio mój klan walczył na CW z rosyjskim klanem. No właśnie, to jest taka dosyć dziwna sprawa. Myślę, że powinni się trzymać swojego serwera, skoro tam już mają ten serwer. Natomiast no, nikt nie może im zabronić wejścia na serwer europejski, prawda? Nie wiem, może tam mają za dobrych graczy, a tu mają gorszych, tu jakoś łatwiej się gra. Nie mam pojęcia. Niedługo ma być wprowadzony ten roaming, no i zobaczymy, co wtedy będzie. Ja jestem mocno ciekawy. Co myślisz o czołgu premium ZSRR 5. tieru Churchill 3? Czy jest warty zakupu? No prawdopodobnie jest warty zakupu, aczkolwiek odradzałbym wam kupować czołgi 5. poziomów. Za pełną cenę, czyli 1500 czy tam 1750 golda, najlepiej poczekać na promocję. Zazwyczaj te czołgi są ze zniżką na przykład 50% i wtedy za taki jeden czołg możecie sobie dwa kupić. To jest fajna rzecz. Natomiast to są zabawki takie dla mnie. Te piątki to są takie po prostu zabawki. Ludzie, przestańcie zadawać pytania, będzie moda na sukces. No właśnie, już jest moda na sukces. Co sądzisz o islamizacji Europy? O, słuchaj, to jest temat rzeka, wiesz? To jest temat na jeden film albo cykl wręcz filmów. Jakby ci tu najkrócej odpowiedzieć, wiesz co? Sądzę, że ta islamizacja Europy jest faktem. I to jest chyba podstawowa rzecz, z której każdy powinien zdać sobie sprawę.
Jeżeli chodzi o samą religię islamu, to absolutnie nic do nich nie mam. Wydaje mi się nawet bardzo ciekawa. Nigdy nie miałem okazji poznać nikogo, żeby go wypytać o to dokładnie. A szkoda. Uważam, że ta religia jest trochę zbyt zaborcza, to znaczy za bardzo zmienia te państwa, w których ci ludzie tam no, napływają do tych państw. Wiesz, to jest fakt, że ta islamizacja postępuje i w końcu rzeczywiście ta otwarta polityka krajów takich jak tam Holandia na przykład, czy Francja, potężnie się na nich zemści. Potężnie, naprawdę, i współczuję im. No i nawet Niemcy o dziwo też są zagrożeni. Kurczę, Niemcy ogólnie są bardzo dumnym narodem i zresztą mają podstawy do tego, żeby być dumnym narodem. I trochę mi ich szkoda, nawet bardzo mi ich, kurczę, szkoda, że w pewnym momencie, no, islam podporządkowuje pod siebie praktycznie wszystko. Tak jak u nas jest na przykład Kościół rzymskokatolicki, wiadomo, najbardziej rozpowszechniony, no jednak możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że tam jesteśmy niewierzący, czy na przykład, nie wiem, jakaś inna religia, czy tak dalej. Natomiast, no, islam niby jest religią pokoju, natomiast jest, no, troszeczkę, no, narzuca, bardzo mocno narzuca te swoje wartości. W Polsce jesteśmy na razie bezpieczni. Wiem, jak to zabrzmiało, co powiedziałem, że jesteśmy bezpieczni, tak jakby to było nawet, nie wiem, ostatnia, najgorsza rzecz, ten islam. Nie, ale, no, słuchajcie, uważam, że wszyscy ci, którzy napływają, na przykład, do naszego kraju, powinni po prostu podporządkować się prawom, które są w naszym kraju. I tutaj bez żadnego gadania, bez żadnego oporu. Jeżeli nie pasuje im to, co tutaj jest, to po prostu wyjeżdżają, no nie zostają tu. I proste. Natomiast sytuacja, w której coraz większy napływ jest jakiejś religii, w tym przypadku islamu, do jakiegoś państwa i nagle oni zaczynają dyktować warunki, że to pod nich wszystko ma być, to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. No, nie wiem. Francja i Holandia na pewno już sobie z tym nie poradzą. Znaczy, ja wiem, jakie jest lekarstwo, natomiast nigdy to nie zostanie zrobione. Trzeba było po prostu tych ludzi wysiedlić i dawać im jakieś dokumenty, że no, możesz mieszkać w naszym kraju, ale zgadzasz się ze wszystkim, ze wszystkimi regułami, które tutaj panują. Nie narzucasz swojego. Podobno czytałem takie artykuły, że we Francji, w niektórych miastach, jak przychodzi ta pora modlitwy, to pewne ulice mogą być nawet blokowane. Nie mówię o tych głównych oczywiście, ale jakieś tam poboczne. Ktoś jedzie samochodem, a na przykład oni potrafią się modlić tam gdzieś na tych chodnikach. No i kurczę, to jest, no, no nie powinno tego być. Oczywiście nie mam absolutnie nic przeciwko modlitwie, absolutnie nie, ale powinny do tego być jakieś miejsca wyznaczone, a nie, że po prostu, no tutaj jestem, no to w tym momencie muszę się pomodlić, ponieważ taka jest moja religia i wszyscy dookoła muszą do tego się dostosować. To jest niedobrze. W kraju islamskim jak najbardziej. W kraju islamskim to my powinniśmy się do nich dostosowywać, ale dzieje się odwrotnie, a zresztą nie, bo już zaczynam się rozgadywać. Okej, następne pytanie. Czy pokażesz jeszcze E50 w akcji i czy kupisz E50M, bo o ile się nie mylę, masz go zbadanego. E50 na pewno często będzie się pojawiał na moim kanale, ponieważ skończyło mi się konto premium. Nie zamierzam kupować na razie konta premium. Pewną ilość gotówki mam już odłożoną. Wiem, jak to brzmi, kurczę, ale mam już przeznaczoną na jakiś zestaw do War Thundera. No, chcę tam zapłacić, chłopakom zrobili grę. Oby im te czołgi wyszły. Taki jednorazowy zakup zrobię, jakiegoś tam zestawu startowego. Mam nadzieję, że coś takiego będzie, jakiś czołg premium, coś takiego. A Wargamingowi na razie zapłaciłem bardzo dużo za grę. No i pogram sobie w ogóle bez premium. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A E50 zostawię, ponieważ spokojnie bez premium można nim sobie grać. Pociski są po 1000. Jak jest przecena na goldowe, można sobie tam goldowych kupić. Są tylko wtedy chyba po 3200. Także spokojnie można sobie pograć E50. E50M nie kupuję, bo stwierdzam, że no, zbyt mały ma power w stosunku do tego, że jest 10 tierem i ciągle na dziesiątki wyrzuca. Ale bitwy E50 będą.
Czy można przenieść jakiś pojazd premium z jednego konta na drugie, bo mam na pierwszym koncie bardzo słabe staty, chciałbym zrobić nowe konto, ale nie mam zamiaru po raz drugi kupować czołgu premium. Na pewno nie można i na pewno nigdy, słuchaj, nie będzie można. Czy WOT będzie drzewko włoskie, a może jakieś jeszcze inne oprócz Japonii, o jakich wiesz lub spodziewasz się, że będą w grze? Słuchaj, drzewko włoskie, nie wiem, czy będzie jako drzewko, czy będzie jako gałązka w drzewku europejskim, ale na pewno czołgi włoskie będą. W które niszczyciele się opłaca iść, niemieckie czy brytyjskie? No to jest, wiesz, musisz zdać sobie sprawę z pewnych ograniczeń i zalet czołgów brytyjskich oraz niemieckich. No, brytyjskie bardzo wolne ogólnie, a niemieckie szybkie i z dobrymi celnymi działami. Także ja bym poszedł, szczerze mówiąc, w niemieckie. Gdybym miał wybierać, to poszedłbym w niemieckie. Ale no, dziesiątka brytyjska jest łakomym kąskiem i tortoise też jak najbardziej. Spokojnie, dopiero 3000 ludzi, dobra. Ciągle mówisz, że zrobisz wszystko jesienią oraz zimą, bo będziesz miał więcej czasu, a więc czym się zajmujesz zawodowo? No, trochę zajmuję się grafiką, troszkę fotografią. Zresztą, nie, na to pytanie były już odpowiedzi w poprzednich odcinkach, nie będę na nie odpowiadał. Nie ma końca zadawania pytań, zgodziłeś się, teraz nagrywaj. No właśnie. Czy interesujesz się urban exploringiem? Właśnie. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to ma swoją nazwę. Słuchaj, żeby się tym interesować, trzeba mieć dobrego takiego kompana, który chciałby po tym łazić. Ja nie mam na to czasu, po prostu no nie mam na to czasu. Także chętnie bym gdzieś połaził, ale no musiałbym naprawdę wygospodarować na to cały dzień, no bo to są najlepiej całodniowe wyprawa, nie tam jakieś. No tutaj w pobliżu mnie parę miejsc może by się znalazło. Co sądzisz o czołgu LPT? Czy zagrałeś nim jakąś bitwę? Czołg fajny, a wiem, że wiele osób go zwyczajnie sprzedało, gdyż wolało miejsce w garażu oraz te 140 tysięcy kredytów. Słuchaj, no ja czołgów nie sprzedaję, ponieważ je kolekcjonuję, więc nawet największe badziewie będę miał w tym. 140 tysięcy to jest śmieszna kwota jak za czołg premium, jakikolwiek, nawet gdyby był pierwszego poziomu. Natomiast no miejsce w garażu chyba tutaj decydowało raczej o tym, o tej sprzedaży, wydaje mi się. Ja jeszcze chyba ani jednej bitwy nie raz zrobiłem tym czołgiem, ale na pewno go nie sprzedam, na pewno bitwę sobie tam zrobię nim kiedyś. Witaj, wiem, że masz już dość pytań, ale czy mógłbyś zrobić film, jak dodajesz filmy na YouTube? Mam kilka ciekawych bitew. Słuchaj, już są poradniki zrobione, także nie muszę chyba ci odpowiadać na to. Cztery poradniki są zrobione o filmach i wrzucaniu ich na YouTube. Witaj, bardzo przydała mi się twoja podpowiedź odnośnie stokowego działa IS-2, który jest jednocześnie topowym działem w T-34-1. To świetny temat na kolejny film. Dużo osób zaoszczędziłoby sporo czasu przy grindowaniu czołgów. No nie wiem, czy to jest temat na film. To chyba teraz mogę powiedzieć i chyba jak ktoś tam jeszcze nie zauważył, że odkrywając stokowego ISA-2 dostajemy topowe działo z T-34-1 i później już nie musimy go odblokować. Czy jesteś wierzący? Ha, słuchaj. To jest też pytanie na przynajmniej jeden film. Czy jestem wierzący? Chyba nie. Znaczy, nie wierzę w to, że Bóg istnieje, ale też nie będę twierdził, że Bóg nie istnieje. Po prostu tego nie wiem. Natomiast co do wierzących, myślę, że tych wierzących tak naprawdę nie jest zbyt dużo. Być może w tych biedniejszych krajach takich jest sporo tych ludzi wierzących, no ale u nas w Polsce, mimo to, że uchodzimy za kraj jakichś takich religijnych ludzi, to nie sądzę, aby wielu ludzi wierzyło w Boga. Bo widzę to, co się dzieje, no to na pewno nie jest miarą tego ilość ludzi w kościołach. Ale powiem ci tak, na pewno chciałbym wierzyć w Boga. Może nawet byłoby to największe moje marzenie. Tak. Ale tak naprawdę uwierzyć w Boga i powiem ci jeszcze, że człowiek, który wierzy w Boga, tak mi się wydaje, który wierzy w Boga i tam stosuje się w ogóle do tych zaleceń. Wydaje mi się, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na tej planecie. Tak myślę. Taki, który naprawdę wierzy w Boga. Ale niestety mi nie jest to dane, no przykro mi. Nie potrafię uwierzyć w Boga, a już na pewno nie potrafię uwierzyć w to, że Bóg jest dobry. To jestem pewny. Jeżeli istnieje Bóg, to na pewno nie jest dobry.
a nie chce wierzyć w Boga, który nie jest dobry. I nie chce na pewno się do niego modlić. Dlaczego jesteś kawalerem, inteligentny facet, a nie ma u boku baboka? Słuchaj, nie będę odpowiadał na takie pytania. To chyba już taka prywatna sprawa, dlaczego jestem kawalerem. Nie, nie chcę. Nawet chyba odpowiadałem, chyba to pytanie się powtórzyło kiedyś. Może przejrzyj sobie poprzednie Q&A, być może tam coś powiedziałem. Pewnie coś powiedziałem, bo to na początku tych Q&A byłem bardzo wylewny. Dobra, chciałem zadawać, ale jak nie chcesz, to już nie będę taki. No widzisz, ty nie byłeś taki, a tu jeszcze ilu ludzi jest. Już nie zadajemy pytań, zanim dasz pytanie, obejrzyj filmy z poprzednich, dokładnie. Sześć części Q&A, cytuję, sami tego chcieliście, a teraz piwa się naważyło, trzeba wypić. Do roboty, do roboty. Dobra. Co sądzisz o grach turowych Hearts of Iron 3 czy cyklu Total War 2? Czy lubisz takie gry? Słuchaj, no, bardzo lubię gry turowe, natomiast akurat Hearts of Iron nawet nie ruszyłem. To już był chyba czas, w którym miałem dostęp do wielkiej ilości różnych gier i chyba właśnie tej nie ruszyłem. Z tego, co tam koledzy mi prawili, to nie jest to wcale taka prosta turówka. Natomiast jeżeli chodzi o Total War, to oczywiście od pierwszego Shoguna zakochałem się, to się grało po nocach po prostu w te gry. To nie to, co teraz. To po prostu szło się spać dlatego, że zaraz na przykład ktoś z domowników wstawał i by zobaczył, że my siedzimy do tej godziny, czyli na przykład już świtało, prawda? No takie były kiedyś gry, tak były wciągające. Dzisiaj nie wiem, albo coś się stało z tymi grami, albo po prostu ja jestem starszy, albo ten World of Tanks cholerny tak mnie wciągnął, na pewno to jest wina jego. W każdym razie, no, bardzo lubię gry turowe, bardzo lubię gry turowe. Co myślisz o ludziach, którzy hejtują takie gry jak Minecraft? Słuchaj, nigdy nie grałem w Minecrafta, ponieważ boję się tej gry. Popularność tej gry jest taka, a nie inna i o czym świadczy? Świadczy o tym, że jeżeli ją zainstaluję i zacznę grać, chociaż dla mnie wygląd tej gry w ogóle, bo ja tylko oceniam po wyglądzie, bo widzę te filmiki tam jakieś na YouTubie czy coś, no to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Natomiast może to jest też zaleta tej gry i pewnie na to się nie zwraca uwagi, jak już tam się gra. Nigdy w życiu tej gry nie zainstaluję i nie zacznę grać, ponieważ mogłoby się stać coś strasznego. Mogłoby się wciąć niesamowicie, a tego chcę uniknąć po prostu. Którzy hejtują? Ja nie wiem, no tam. To jest w ogóle ten całe pojęcie hejtowania. Tak mi się nie podoba strasznie, bo jest. A, nie chcę o tym gadać. Czy lubię gry CRPG? Tak, słuchaj, uwielbiam te gry. Po prostu, no. To jest coś niesamowitego. Zresztą mam nadzieję, że będę miał czas na zrobienie tej swojej nostalgicznej serii, w której będę opowiadał o przeszłości. Nie tylko gier w sumie, no komunie też chciałbym trochę opowiedzieć, bo tam troszkę tam pamiętam, powiedzmy. Słuchaj, nie wiem, co się stało z tymi grami. Znaczy, ja wiem, co się stało. Przyszły cholerne konsole, no. I po prostu się popsuło, no. Nie wiem, dlaczego nie robi się gier typu Baldur's Gate. Nie wiem, dlaczego gra Planescape Torment nie doczekała się żadnej, kurczę, może nie kontynuacji, ale nie doczekała się jakiegoś czegoś zbliżonego chociaż. No nie wiem. Wasze oczekiwania, jeżeli teraz młodzi ludzie mnie słuchają, słuchajcie, wasze oczekiwania są o wiele mniej wyśrubowane niż mojego pokolenia. Tak mi się wydaje oczywiście, mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Oczekujecie gier z wielkimi giverami, z nie wiem, albo rozgrywki typu GTA, no a nikomu nie chce się już po prostu zajmować jakąś bardziej skomplikowaną rozgrywką, wgłębić się w jakąś bardziej skomplikowaną fabułę. To jest trochę przykre, a producenci, oni robią to, na co jest zapotrzebowanie. Ich nie należy, uważam, winić. Winić należy tylko nas, graczy. Czy kiedy wyjdzie publiczna beta World of Warships, nagrasz coś o niej? Słuchaj, na pewno coś nagram o niej. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała rywalizacja okrętów z War Thundera z okrętami z Wargaming. Bardzo jestem ciekawy, która gra okaże się lepsza. Jeżeli rzeczywiście w World of Warships znowu te paski życia wprowadzą, nie bardzo, nie bardzo.
Sporo się interesowałem wojną na morzu. Kiedyś jeszcze za dzieciaka czytało się książki o tym, wszystkie dostępne w bibliotece. Nie mogę się doczekać pierwszego pod lupą jakiejś jednostki, kurczę. Na pewno zdecyduję się na jedną z tych gier, z którejś z tych firm, powiedzmy. Ale no, jeżeli będę grał w te okręty, to chcę mieć po prostu w tym doku, nie wiem jak to będzie rozwiązane, w tym doku, każdy, nieważne, od najmniejszej krypy do, kurczę, Yamato. No, po prostu każdy okręt chcę mieć. A misje historyczne, czy też w ogóle jakieś materiały historyczne, no również zapowiadają się fantastycznie i opowieści te morskie. Naprawdę, super sprawa. No nie mogę się doczekać, aczkolwiek będzie trochę nawał tego. Nie wiem, ile znajdę na to czas. Ale może wtedy będę miał 500 000 widzów, kurczę, i będę żył z YouTube'a, tak jak na przykład, nie wiem, Rock czy Rojo. Nie, oczywiście żartuję, to jest absolutnie nieosiągalne. Uważam zresztą, że mój kanał już się nasycił widzami i więcej tych widzów już nie będzie. Oczywiście ich przybywa, natomiast to nie przybywają widzowie, którzy są zainteresowani World of Tanks, tylko to są jakieś przypadkowe osoby. Ponieważ liczba oglądalność, powiedzmy, filmów nie zmienia się, ona bardzo powoli rośnie. Liczba widzów rośnie tam w tempie, nie wiem, 3000 miesięcznie na przykład, natomiast na pewno oglądalność bardzo, bardzo mało wzrasta. Dobra, słuchajcie, kończymy na tym pytaniu. Nie wiem, które to było. Zaraz. 255. Spróbuję co jakiś czas, tak żeby szybko te pytania wyczerpać, robić te Q&A. Mam nadzieję, że ktoś, no ci, którzy zadali te pytania, to mam nadzieję, że chociaż obejrzą te filmy i przesłuchają. Na razie żegnam się z wami i do usłyszenia.